dwa, trzy, cztery ciosy. Raz, no lewego, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, uwaga. To jest dobra reakcja. Ale mało techniczna. Ale chęć się liczą. Z ulicy mi zostało. Skąd ja to znam? Bardzo lewy. Jeden, sześć, pięć, dobrze, cztery, trzy, dwa, jeden. Dzień dobry, co prawda inna sceneria, inna sytuacja, jak to się mówi, taka sytuacja. Pan poseł bierze się tutaj za sportne walki i obiecywał znokautować niejednego rywala. Nie wiem, czy w ringu, czy poza, ale tutaj nawet nie wnika. Będę delikatny, nie ma też. Dobra. Zatem poproszę w takim razie dobrą pozycję walki. Dobra, to trudne pytanie. No, jest nieźle. Ja lubię robić dużo porównań. Stoisz troszeczkę jak dziewica orleańska, strasznie wąsko na nogach, a pamiętajmy o tym, tak, dokładnie, trochę szerzej, ale bardzo mocno rozciągnąłeś pozycję przód-tył, a mi bardziej chodzi o pozycję bardziej frontalną, na lewo, na prawo. O, właśnie, dokładnie. Prawy łokieć przy żebrach, tu jest wątroba. Ja jestem w ogóle po AWF-ie, ale nigdzie mnie tak dobrze nie nauczono, jak gdzie jest wątroba, jak właśnie na ringu, także wiem, że prawy łokieć jest przy wątrobie. O, lewa ręka lekko z przodu, bo rozumiem, że praworęczny, tak? Tak jest. Nie ma ciosu samą ręką, za każdym razem musi być praca z całego ciała, także bijąc lewy prosty, wkręcasz delikatnie kolanko lewe do środka. Hop, spróbujemy. O właśnie, całkiem nieźle. Uważaj, nie przenosić ciężar ciała na przednią nogę. Staram się trzymać ciężar 50 na 50. Hop, dobrze, bardzo dobrze. Hop, dobrze. Na, bardzo dobrze. Hop, trzy razy pojedyncze ciosy, raz. Hop, tak, pojedyncze, dwa. Ale ambicje są to najważniejsze. Trzy, hop, bardzo dobrze. Prawy prosty jest jeszcze dłuższy od lewego, pod warunkiem, że bardzo mocno wykręcisz bioderka do tego stopnia, że prawy koniec biodrowy w ostatniej fazie uderzenia wyprzedza lewy, dobra? Dla dobrej motywacji nie dotykasz mojej lewej ręki, bijesz prawe. Próbujemy. To. O właśnie, bardzo dobrze. Pamiętaj, wkręcić biodro do końca, prawe. To. To wie sędziego Boga, nie zawodnie przeciwnika. Ale w szaleństwie jest metoda, już to dzisiaj słyszałem, prawda? To. Tak jest, dobrze. Pojedyncze prawe trzy, raz. To. Tak jest, w środek tarczy dwa. To, bardzo dobrze, trójeczka. To, jest talent. Jedziemy dalej. Lewy, prawy, ale również chcę twoje ciosy rozciągnąć. Nie dotykasz mojej lewej nogi, bijesz lewy, prawy. Hop, lewą ręką w lewą tarczę, prawą w prawą. Po krzyżu delikatnie. Hop, hop, dobrze. Hop, hop, tak. Pięć. Hop, hop, dobrze, cztery. Raz, dwa, szybciej, trzy. Hop, hop, o właśnie, dwa. O, super, uwaga i raz. O, dobrze, bardzo dobrze. Pytanie. Mamy już trochę ataku przerobionego. To podstawowe wersje obrony, podstawowe informacje. Prawie się wariat. Leci jak dzik do przodu. Kiedy ja się zerwę takim szalonym atakiem, dla ciebie lepszym rozwiązaniem będzie uciekać w twoją prawą stronę czy w twoją lewą? Ciągniemy zawsze w prawo. Ale chyba w lewą już nie. Nie, no ja bym tak podchwytliwego pytania bezczelnego nie zadał, żebym ci kazał iść na lewą stronę. Prawo, no. Ale też pogadajmy sobie dlaczego, bo pomijając, że trzeba zawsze iść w prawo, to kiedy poszedłbyś swoją lewą stronę, oznacza idzie, że pod prawy młot. Pod moją prawą rękę. Także zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uciekać od mojej niebezpiecznej prawej ręki, czy też nogi, w twoją prawą stronę, dobra? Podejdź do mnie proszę. Będę chciał, żebyś to wykonał pracę na nogach. Ja zrobię krok do przodu, ty zrobisz krok do tyłu. Mało tego, przypomnę tylko zaznaczę, że krok do tyłu, który masz na chwileczkę wykonać, zaczynasz od tylnej nogi. Odstaw tylnią, dostaw przednią. Hop, hop, bardzo dobrze. I teraz zrobisz to samo, tylko odstawisz prawą nogę delikatnie w prawo skos. O, właśnie. I w tym momencie przejdziesz bardzo płynnie do kroku dostawno-odstawnego połuku w prawą stronę. O, właśnie, bardzo dobrze. Świetnie, rewelacja. Podejdź proszę bliżej. Jeszcze tak. Ja robię krok do przodu, ty robisz krok do tyłu. Po co? Po to, żeby mnie puścić w malinę. Ja się rozpędzam, krok do tyłu. I teraz rzut na prawo. O, właśnie, pan. A ja cnę, jak przycinam. Dobra, staj proszę przed mną. Uwaga, bo jednostajnym tempem, cały czas wolno, ale jednostajnym tempem idę w twoim kierunku. Masz uniknąć mojego ataku po szerokim łuku w prawą stronę. Uwaga. O, szerszy łuk, szeroki łuk. Szeroki łuk. Poszedł mógł na prawie podlinie, prawie pod niebieski narożnik. Ja cię sprawdzam właśnie lewą ręką, czy jest zachowany dobrze dystans. Uwaga. O, właśnie, bardzo dobrze. O, jest to zabawa. Jeszcze raz. Rzekaj, bo nam się dzik zębie, uwaga. O, tak jest, bardzo dobrze. Uważaj, bo w pewnym momencie zaczął się zastawiać lewą nogą. A my dobrze wiemy, że to nigdy nic dobrego nie wnosi.
Malutku, uwaga, uwaga. O, tak jest, tak jest. Ale pamiętajmy o tym, że walka to nie jest tylko obrona, to nie jest tylko atak. To jest jedno z drugim. Z naszego ataku znamy lewy prosty. No, jeszcze raz. O, prawy, lewy, prawy. Mam tam. Lewy, prawy, lewy, prawy. I w pewnym momencie, kiedy jesteś skupiony na ataku, musisz pamiętać o obronie, bo ja nie wiadomo kiedy, ale w pewnym momencie na ciebie wystartuję, wiesz, że masz się bronić, wykonasz pracę na nogach po szerokim łuku w prawą stronę. Lewy, prawy, lewy, prawy, lewy. Uwaga. O, właśnie, dobrze, akcja, reakcja. Bardzo dobrze, dobrze, akcja, reakcja. Lewy. A, lewy. Lewy, prawy, lewy, prawy. Mam tam trzy ciosy. Raz, dwa, trzy. Lewy, prawy, lewy. Raz, dwa, trzy. Cztery ciosy. Raz, no od lewego, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, uwaga. Jednym. To jest dobra reakcja. To jest dobra reakcja. Ale mało techniczna. Ale chęć się liczy. To z ulicy mi zostało. Skąd ja to znałem? Bardzo lewy. Bo, prawy. Uwaga, idę. O właśnie, wracam na nóżkę. Jeszcze raz lewy. Już mnie ciągnie do wyciągnięcia noża. Krakowie, Kraków, nie? Prawa czerpa. Prawy. O, bioderko do środka, kolano do środka w trakcie prawego prostego. O, dobrze. O. Sprawdzimy zatem, na ile posłowie Konfederacji wytrzymują ciśnienie, na ile są przygotowani kondycyjnie, wytrzymałościowo, na ile nie odpuszczają w ciężkich momentach. Gotowy? A co robimy? Nie wiem, coś wymyślił na szybko. Takie małe ćwiczenie wytrzymałościowe, żebyś nie myślał, że sporty walki to takie miękkie kluby, tylko lewy, prawy i wiesz, i uciekamy do tyłu, prawda? Także delikatny hardcore, ale jestem przekonany, że na pewno dasz radę. Kiedy powiem podwójny lewy, bierz dwa razy lewą ręką, ok? Podwójny lewy. Pam, pam. Dwa, powiem dwa, czyli bierz lewy, prawy. Lewy, prawy. Raz, dwa. Podwójny lewy. Cztery ciosy. Raz, dwa, trzy, cztery. Lewa, prawa. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Podwójny. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. Podwójny. To. Osiem. Od lewej. Dawaj. Raz, dwa, całość. Osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wraca ręka. Dobrze. Podwójny. To. Dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak na to, że robisz na bezdechu, to i tak super. Ale na pewno będzie łatwiej, jak nie zaczniesz oddychać. Podwójny lewy. To. Było 10, to lecimy grubo. 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. Dobrze. Schodzimy w dół, już będzie tylko lżej. Podwójny. To. 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce wysoko. Podwójny. To. Schodzimy w dół, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze! Podwójny. To, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oddychaj. Podwójny. 4. Raz, 2, 3, 4. Podwójny. 2. Pam, pam. Uwaga, idę. Uwaga. O, właśnie. Żyjemy? Jeszcze żyjemy. Muszę powiedzieć tak. Oddech, zdrowie naprawdę całkiem nieźle. Dobra, ciężka łapa. Dobra, ciężka łapa. Do tego stopnia, że chyba chcę przyjąć się od Konfederacji. Mimo, że gramy w jednej drużynie, to dla wsparcia pochwalę się. Zostaw. Chyba, że chcesz mnie bić bernakiem, gołą łapę od razu. No, też takie przyzwyczajenie. Pochwalę się, jestem dobry w obronie. Chyba nawet jeszcze lepszy niż w ataku. Nadal zajebisty w ataku, ale chyba jeszcze lepszy w obronie. Ubiorę tylko rękawice i polecimy, dobra? Okej. Nie było. To jest otwarte? Krąży, o jest. Biorąc pod uwagę, że już widzę, że jesteśmy na etapie już przynajmniej średnio zaawansowanym. Może się zapisać na razie do podstawowego. To na takim etapie już jak najbardziej dopuszczam spalinki, zadaniówki. Ale naszą zadaniówką jest taka, która jest dla ciebie akurat myślę korzystna. Tylko ty bijesz, ja tylko się bronię. Ewentualnie później zrobimy zamianę rur. Ale to dam tobie decyzję. Okej.
Widzę, że ja się bronię, dobra? Co mam być? Czubek, głowy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Kopę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Oddychaj, oddychaj. Dawaj, 10 sekund ataku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, dobrze, 4, 3, 2, 1. Czas, bo się rozkręca. Jak? Dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, dziękuję, bierzemy się za profesjonalną robotę, także efekty niebawem. Dziękuję bardzo, dziękuję za współpracę. Walczymy. Tak jest.